Cześć, z tej strony Kaja. Zapraszam na kolejny odcinek spotkań z oddechem i jogą. Znajdź spokojne, wygodne miejsce na praktykę. Możesz praktykować na macie do jogi. Możesz też rozłożyć koc. Stwórz takie otoczenie, które będzie Ci sprzyjało, które będzie sprzyjało Twojej praktyce, Twojej regeneracji. Najlepiej, żeby wszystkie dźwięki, które mogą do Ciebie docierać, radia czy telefonu, zostały usunięte tymczasowo. Super. Więc kiedy już wylądowałaś, wylądowałeś na swojej macie bądź w latającym dywanie, czas, by znaleźć właściwą pozycję ciała. Jeśli nie masz przeciwwskazań zdrowotnych, usiądź skrzyżnie. Możesz podłożyć pod kość ogonową zwinięty koc, dosłownie, który będzie miał 2-3 cm grubości. Wtedy automatycznie cała miednica uniesie się do góry, biodra się opuszczą i ta pozycja będzie znacznie wygodniejsza. Więc jeśli czujesz, że lecisz w tył, podsuń coś pod kość ogonową i zobaczysz, że będzie Ci wygodniej. Kość ogonowa podwinięta jest pod siebie. To spowoduje, że automatycznie odcinek lędźwiowy, pleców i kręgosłupa będzie prosty. Nie będziemy mieć przeprostu w lędźwie. Całe plecy się wyprostują, kręgosłup będzie prosty, stabilny. I brzuch też automatycznie idzie do środka, do wewnątrz, bliżej kręgosłupa. Możesz odczuć, że ta sylwetka ciała jest taka bardziej w sobie. Nie jest rozlazła, tylko jest w sobie. Ściągamy lekko łopatki. Stosujemy zamek szyi, delikatny. Czyli tył głowy idzie do góry, w tył i do góry. Broda wtedy automatycznie pójdzie w kierunku mostka. Dłonie spokojnie leżą na kolanach. Możesz odczuć, że ta pozycja ciała jest po prostu wygodna i że jakby jej odczuwanie jest dobre dla ciała, że ona służy ciału. Możesz się poczuć dobrze w tej pozycji ciała. Kiedy siedzisz sobie już wygodnie, przenieś uwagę na pępek bądź okolice pępka, podbrzusza. Pępek bądź 2-3 cm poniżej pępka. I zobacz, czy jest tam Twój oddech. Sprawdź, czy tam jest Twój oddech. Jeśli nie, to gdzie jest? W jakiej części ciała odczuwasz oddech najmocniej, najbardziej?
Jeśli jest to klatka piersiowa, bądź jej okolice, czy splot słoneczny, cały czas miej uwagę na pępku bądź na podbrzuszu i czekaj, aż tam wpłynie Twój oddech. Dając przestrzeń sobie na to rozluźnienie, oddech automatycznie sam się wyrówna. Tylko trzeba dać sobie chwilę. To, że stworzyłeś tą przestrzeń do praktyki, do regeneracji, że masz intencję tego wyciszenia i rozluźnienia, to powoduje, że to nastąpi. Twoja intencja spowoduje, że to się stanie. Teraz jest tylko kwestia czasu. Więc jeszcze moment, daj sobie przestrzeń na to, żeby ten oddech się wyrównał i żeby spłynął do podbrzusza, do przestrzeni poniżej pępka. Obserwuj, jak oddech się zmienia, jak zmienia się jego tempo, jak zmienia się Twoje ciało, jak zmienia się Twój umysł. Obserwuj każdą zmianę, która się pojawia. Nie narzucasz żadnych zmian. Dajesz przestrzeń do obserwacji i do bycia tu i teraz. Jeszcze chwila. Zobacz, jak oddech wpływa coraz niżej, do dna miednicy, do krocza. Coraz niżej. Możesz odczuć, że tak samo temperatura Twoich emocji, uczuć, czy jeśli chodzi o myśli, że to wszystko też pomału odchodzi, albo staje się spokojniejsze. W miarę jak oddech wpływa głębiej w nasze ciało, tym nasze myśli i nasze emocje też bledną, stają się spokojniejsze, słabsze, nie takie narzucające się. Cały czas obserwuj oddech jeszcze przez moment i pozwalaj, żeby on wpłynął głębiej. Bardzo dobrze. Zaczniemy od spokojnego ruchu kolistego. Wdech do przodu, wydech do tyłu. 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 Duże, obszerne koła. Głowa się nie rusza, głowa jest na przedłużeniu kręgosłupa. Odcinek lędźwiowy jest tym, który inicjuje ten ruch.
a reszta ciała, reszta tułowia podąża za nim. Wdech do przodu, wydech do tyłu. Miękki, długi, spokojny ruch, spokojny oddech. Kontynuuj w swoim tempie i obserwuj to, jak to wpływa na twoje ciało i jak się czujesz w tym ruchu, z tym ruchem. Każda pozycja ciała, każdy ruch jest pretekstem do tego, żeby zajrzeć w siebie. Zobacz, czym jest ten klucz. Jakie drzwi on otwiera. Jeszcze moment. Zobacz, jak z każdym kolejnym oddechem ten ruch staje się coraz bardziej płynny i coraz bardziej obszerny. Każdy kolejny oddech jest możliwością do tego, żeby rozluźnić się jeszcze głębiej i jeszcze bardziej. I następnym razem, kiedy twoje ciało będzie z przodu, zmień kierunek obrotu. Zasada oddechu jest ta sama. Wdech do przodu, wydech do tyłu. 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 Super. W swoim tempie. Obserwuj oddech, obserwuj ruch i bądź ze wszystkim, co się w tobie pojawia. Jeszcze moment. Zobacz, jak z każdym kolejnym oddechem możesz poszerzyć koło, możesz zejść niżej, możesz poczuć się jeszcze swobodniej w swoim ciele. I sprawdź, czy chcesz zmienić kierunek obrotu jeszcze raz? Zobacz, czy masz ochotę zmienić go jeszcze raz. Pójść w drugą stronę. Wdech do przodu, wydech do tyłu. Zobacz, czy twoje ciało potrzebuje jeszcze jakiegoś wyrównania, zbalansowania. Zaufaj temu, co czujesz i energii, za którą twoje ciało chce podążyć. Super. I pomału wróć do centrum, do pozycji wyjściowej. Rozluźnij ciało. Rozluźnij oddech. Zobacz, jak się masz, jak się czujesz. Super. Teraz znowu będziemy
zataczać koła, ale tym razem to pępek inicjuje ruch. Pępek jest tym, który pokazuje kierunek ruchu. To jest tak, jakbyśmy chcieli malować, jakbyśmy mieli pędzel w pępku i tym pędzlem byśmy chcieli dotknąć kartki, która jest przed nami. To jest tak, jakbyśmy chcieli coś namalować. Pępek inicjuje ruch. Oddech jest spokojny, jest niepowiązany z ruchem. Pamiętaj, pępek inicjuje ruch. Ciało w naturalny sposób podąża za nim. Jest rozluźnione, barki rozluźnione, twarz jest rozluźniona, puść żuchwę, zostaw przerwę między zębami. Dłonie są rozluźnione, stopy są rozluźnione. Jeszcze chwila. Bardzo dobrze. Masujemy organy wewnętrzne. Wcześniejsza pozycja była dedykowana lędźwiom, rozluźnieniu tego obszaru ciała, co tak naprawdę powoduje, że cały kręgosłup nam się ustawia i czujemy się lepiej. Natomiast ta pozycja jest dedykowana szczególnie obszarowi pępka, klatce żebrowej, przeponie. Masz okazję pomasować te przestrzenie ciała. Jeszcze chwila. Spokojny oddech. Cały czas odczuwaj ugruntowanie w ciele. Spokój oddechu. Pamiętaj, to pępek inicjuje ruch. I teraz zmienimy kierunek obrotu. W dowolnym, wygodnym momencie dla Ciebie zmień kierunek obrotu. Zasada oddechu jest ta sama. Wdech do przodu, wydech do tyłu. Jeśli chcesz, możesz to połączyć z oddechem. Wiem, że szczególnie na początku może to być dosyć trudne, dlatego że kontynuuj, ja trochę się poprodukuję, dlatego że jakby sam ten ruch powoduje, że jest nam trochę dziwnie, że on jest taki, że jest niespotykany po prostu, jest czymś nowym i ciężko jest ciału, ciężko jest nam połączyć i oddech, i ruch jednocześnie właśnie w tej pozycji. Natomiast dlatego na początku tego nie proponowałam. Natomiast jeśli chcesz, możesz to połączyć. Jeśli czujesz się na siłach, czujesz, że to nie burzy Twojej praktyki, możesz połączyć oddech z ruchem. I tak jak wcześniej było, wdech do przodu, wydech do tyłu. Możesz to zrobić, jeśli się czujesz na siłach. Możesz też z czasem spróbować to połączyć. Możesz też zupełnie pozwolić, żeby oddech swobodnie przepływał przez Twoje ciało i zataczać koła z przestrzeni pępka. I tak jak wcześniej, zobacz, czy chcesz zmienić kierunek jeszcze raz. Zobacz, czy Twoje ciało potrzebuje tej zmiany kierunku jeszcze raz. Czy potrzebuje tego wyrównania? Bardzo dobrze. I wracamy spokojnie do centrum, puszczamy ręce po bokach ciała. Oczy są zamknięte. Wyrównaj oddech. Zobacz, jak się masz, jak się czujesz. Zobacz, gdzie teraz rezyduje Twój oddech. Położymy dłonie na barkach.
wdech, skręt w lewo, wydech w prawo. Znajdź swoje tempo. Tak jak mówiłam we wcześniejszym odcinku, tempo oddechu bardzo wpływa na nasze ciało, na nasz umysł, na bicie serca, na rytm serca i na ciśnienie. Dlatego bardzo ważne jest, żeby to robić ostrożnie, zgodnie ze swoją konstytucją, ze swoim stanem zdrowia. Na pewno, kiedy robisz to spokojnie, powoli, wdech w lewo, wydech w prawo, powoduje, że to ciało się uspokoi, że umysł się uspokoi. Jest to bezpieczna forma praktyki dla każdego. Natomiast jeśli jest ten oddech szybki, dynamiczny, ognisty, to powoduje wzrost ciśnienia też. Może spowodować, nie musi, ale może. I też może wpłynąć na serce. Przestrzegam przed tym, bo jesteśmy tu po to, żeby pomóc, żeby poczuć się lepiej, żeby zrobić sobie dobrze, a nie żeby poczuć się gorzej. Dlatego przede wszystkim wszystko, co tutaj jest pokazywane, adoptuj do siebie i zobacz, czy przede wszystkim jest ci z tym dobrze i czy to jest zgodne z tobą. Dla tych, co kontynuują, cały czas wdech w lewo, wydech w prawo. Spokojny, miękki ruch. Łokcie. Ważne jest to, żeby łokcie były na wysokości barków. Wiadomo, że w trakcie trwania tej praktyki jest taka tendencja po prostu do opuszczania barków. Do opuszczania łokci, rąk. Ale ty trzymaj te łokcie na przedłużeniu barków. Trzymaj je. Wdech w lewo, wydech w prawo. I znowu masujemy tą przestrzeń pępka, przestrzeń też przepony i organów, które tu są. Także jeszcze chwila, zostało jeszcze trochę czasu na to ćwiczenie. Wdech w lewo, wydech w prawo, wdech w lewo. I skręcasz się jak najdalej. Jeśli czujesz się na siłach, poczuj, jak twój wzrok, twoja głowa podążają za łokciem, który jest z tyłu. Czyli skieruj też w tył głowę. Wzrok. I później w drugą stronę. Raz w lewo, raz w prawo. Czyli twój wzrok też podąża za łokciem, który wędruje do tyłu. To spowoduje, że ten skręt będzie jeszcze pełniejszy. Jeszcze moment. Zobacz, czym jest dla ciebie to ćwiczenie, jak się w nim odnajdujesz. Wdech i wydech jest przez nos. Super. I powracamy do centrum. Puszczamy swobodnie ręce po bokach ciała. Spokojny oddech. Wyrównaj wdech i wydech. Przenieś uwagę na podbrzusze i oddychaj do tej przestrzeni. Zobacz, jak ci jest. Połóż dłonie z powrotem na kolana. Z wdechem odchylamy głowę do tyłu, z wydechem do przodu. Bardzo też subtelnie i delikatnie, szczególnie dla osób, które mają problemy z odcinkiem szyjnym czy jakąś dysfunkcję w kręgach. Bardzo delikatny ruch, miękki. Nie nadwyrężamy się. Naoliwiamy naszą szyję, kręgi. Powolny, miękki ruch. Wdech do tyłu, wydech do przodu. Możesz zobaczyć, jak energia teraz dociera do twojego odcinka szyjnego, do przestrzeni głowy,
Jeszcze chwila. Jeśli chcesz, możesz spleść dłonie na karku w celu asekuracji. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wdech. Wiem, że dla wielu osób jest to bardzo, bardzo korzystne. Kiedy w ogóle dotyk i takie objęcie siebie dla wielu osób jest bardzo fajnym dodatkiem do tego ruchu, do tego ćwiczenia. I wrócimy do centrum. Spokojny oddech. Teraz wdech, skręcimy głowę w lewo, wydech w prawo, wdech w lewo, wydech w prawo. W swoim tempie. Bardzo fajnie. Jeszcze chwilka. Powolny, miękki ruch. I wróć do centrum. Spokojny oddech. Wdech, przechylamy głowę na lewą stronę, tak jakbyśmy chcieli dotknąć lewym uchem do lewego ramienia. Wdech, wydech na prawo, wdech lewo, wydech prawo, wdech lewo, wydech prawo. Długi ruch. Długi oddech. Możesz odczuć rozciąganie raz lewego, raz prawego boku, odcinka szyjnego. Przyjemne rozciąganie, wydłużasz szyję, rozciągasz ją. Jeszcze moment. Powoli, bez pośpiechu. I wróć do centrum. Oczy są zamknięte. Wyrównaj oddech. Przenieś uwagę na 2-3 palce poniżej pępka. I oddychaj do tej przestrzeni. Każdy wdech to ekspansja i poszerzenie. Każdy wydech rozluźnienie i puszczenie napięcia. Wdech, ekspansja i poszerzenie. Wydech rozluźnienie i puszczenie napięcia. Oddychaj w swoim tempie. Możesz odczuć, jak cała przestrzeń kręgosłupa, organów też wewnętrznych została doenergetyzowana, wzmocniona. Umysł jest też spokojniejszy, ciało bardziej zrelaksowane i pewne siebie. Dziękuję serdecznie za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Wszystkiego dobrego.